Kalimera, Cyprus Vlog, Vlog Cyp. Ja dzisiaj takie robię morning routine, pokazuję co tam ja rano sobie na śniadanko robię, prysznic i później kosmetyki. Dzisiaj użyłam tych kosmetyków, czyli Estée Lauder, krem na dzień, później lekko fluid Dabberwear i tuż do rzęs wodoodporny. Tej samej firmy, wszystkie właśnie te kosmetyki tej samej firmy, no i na koniec ulubiony zapach Bronze Goddess, bardzo fajne, wszystko tej samej firmy, dodatkowo jeszcze pomadka użyłam Maybelline i taki właśnie numer, czyli Heroin 25, także takie te kosmetyki moje, oczywiście jeszcze tam użyłam w międzyczasie jakiś tam rozjaśniać czy róż z tej firmy. I makijaż, mój outfit. To będzie taki typowo letni, dlatego że ja pod spodem mam strój kąpielowy, bo idę od razu nad morze. Mój makijaż wygląda tak. Nie wiem, czy go widać. I wykorzystałam kupiony w Omodos. No, tutaj nie chcę za bardzo pokazać. Kolczyki w Omodos kupiłam. Do tego bransoletka tej samej firmy z Omodos. Taki niebieski, do tego mam klapki kupione w Nikozji. Też takie błękitne, dlatego to jest taki styl. Wiadomo, idę sobie na zakupy, idę sobie na plażę później. Także jeansy, spodenki jeansowe, takie niebieskie buty. No i ja lubię niebieskie dodatki. Także oczy niebieskie, dodatki też niebieskie, buty, mówiłam chyba w centrum handlowym w Nikozji kupione jakiej firmy, duńskiej firmy, jeansy Zara, podkoszulka chyba Terzenis i po prostu idę na plażę na zakupy przy okazji, także lekki makijaż. Ja już jestem opalona, więc w sumie... A, jeszcze później pokażę, jakich tutaj użyłam balsamu. A, i ten jeszcze naszyjnik, to też kupiłam w Omodos. Pozłacany, bardzo fajny, także Omodos, zakupy się mi udały. No i tak wygląda mój outfit. Idę sobie na zakupy, a później nad morze. A tutaj jeszcze pokazuję z mojej łazienki, do czego używam do ciała. Moje ciało już jest bardzo opalone, więc używam tego. To jest bardzo fajna taka wazelina, taki właśnie wazelina, krem, jak to nazwać, no balsam do ciała wazelinowy z kwiatu rumianka. Także jest fajny ze sklepów DM i na Cyprze nie ma DM, dlatego zawsze sprowadzam. I do tego na koniec używam coś takiego, Body Mist, to też fajnie daje takie fajny połysk na ciele. Albo tutaj w Anglii, jak byłam, to kupiłam z tej firmy Glow. Nie widać, jaka to firma, ale z Londynu i też taka fajna właśnie mgiełka do ciała wychodzi. Także to są moje ulubione produkty na lato. A ja życzę wszystkim miłego dnia. Taki mam widok z łazienki na palmę, która już się przydostała. Cyprus Vlog. To tak wygląda ogólnie już teraz. Po makijażu idę sobie na miasto, na zakupy. Założyłam sobie jeszcze okulary Dolce & Gabbana, moje ulubione. Moja torba plażowa i tak jak mówiłam wcześniej, spodenki, buty niebieskie i dodatki też niebieskie z Omodos. Ręcznie robione od pani. Włosy nic nie robiłam, bo mam kręcone, więc tylko dałam olejek. Więc ja życzę wszystkim miłego dnia. No i ja lecę na zakupy, może na plażę, więc będę później się odzywać. Gorąco na Cyprze, teraz mamy koniec sierpnia i praktycznie ci, którzy mieszkają na Cyprze, to mają wieczne wakacje. No bo plaża to jest codzienność. Także miłego dnia dla wszystkich. And you, girl, you and me, jump into the floor and make me see your energy. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy.
when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Plaży Perwoli. Jest godzina po 19:00. Łódki. Wszyscy sobie zrobili tutaj fajne beach party. Pływanie, piękne kamyki. O, kajaki. Już przyjechała moja koleżanka Olena. I idziemy na nad morze popływać. Miłego dnia, Cyprus Vlog. Cyprus Vlog. Jesteśmy w Perwoli. Już jest wieczór ponad po 19:00. Także słońce już zachodzi. Ale jest fajnie. Pełno jachtów. Tutaj jest barbecue party. Robią sobie grille. Jest zielono, także Perwolia. Evening time, Saturday. Beautiful summer. Beautiful weekends. So after beach, where are we going? We're going to Mackenzie. Olena, let's go here. I'm gonna show you the cactus fruit. To są owoce kaktusa, czyli my nazywamy w Polsce opuncja. O, tutaj jesteśmy nad morzem. Są piękne domy. Tak na wybrzeżu. Jesteśmy w Perwoli. A tutaj zobaczcie piękne opuncje. To są owoce kaktusa. O, może jeszcze tak. O, to są owoce kaktusa opuncje. Przepyszne. Tylko uważajcie, jak będziecie zrywać je, bo tutaj są kolce. Także najlepiej przez rękawiczki, reklamówkę. Pyszne opuncje, owoce kaktusa. You know? How you call in Russia this one? Cactus. Cactus. No, the fruit. We don't have in Russia this. You taste it? Of course, I taste it. You like it? Ah. Okay, to pozdrawiamy na tle kaktusów.
So I need to buy this kind of kayak. Muszę kupić taki właśnie kajak. Ten jest dwuosobowy, a nawet trzy. Bardzo fajne, trzyosobowy. Ale ja potrzebuję dwu albo jednoosobowy. I ten. Olena, we're gonna buy the kayak and go together to the sea. Yeah, I'm gonna enjoy your company. Yes, I buy for two person and we'll go. What you say? Także kaktusy, piękne wille nad morzem. To już jest zachód słońca, więc niewiele widać przy zachodzie słońca. This is paradise. Takie są domy w Perwoli. Ale piękne. Tu jest zachód słońca, więc nie widać dużo, ale naprawdę mają duże ludzie działki. Piękne domy nad morzem. This is Perworia Village. Bardzo drogie domy nad morzem. Cyprus Vlog. Hey, hello to Cyprus Vlog. Yeah. Kiedy chce, to się wynajmuje. Ale to mango wygląda też super i ten unicorn, rany. Takie lody mieć w domu, nie? To by się lodówka, zamrażalnik nie zamykał. Ajajaj, co za obiad dzisiaj. Dzisiaj na obiad odgrzewane kopytka. Kupione w polskim sklepie i do tego śmietana. Także na Cyprze polskie obiadki, czemu nie, kopytka ze śmietaną, smakują najlepiej. Jeszcze dodałam do tego przesmażane na masełku z Polski, mlekowita. Także u mnie takie polskie polski obiad na Cyprze. Ja pozdrawiam gorąco, życzę wszystkim miłego dnia. Suit and tie, but baby, I go to work.
Don't do it for the money, but that's one of the perks. If y'all got the shovel, then I got the dirt. 'Cause burying rappers, what I mean when I say take them to church. Oh man, I'm back with more bars. Yo, girlfriend on my scorecard. Opportunity knocks, well, someone please tell me where the doors are. Before I trample it, nigga, somebody better answer this, nigga. If you ain't never heard of me, I'm about to show you what the motherfucking anthem is, nigga. Diamonds and treasure, that don't bring me no pleasure. Every day I just wake up saying I could do better. Trying to find me a girl to put her hands in the holes of my sweater. And truth be told, I just pray that this moment lasts me forever. I said I... Bezglutenowy chleb można znaleźć w Celiosie Polski Chleb. O, takie zakupy, dosyć spore, kosztowały mnie 80 euro. Tutaj już pokazuję. Także takim wakacyjnym Malibu. Outfit na wieczorne wyjście sobotnie. Zaczynam od butów, bardzo fajne buty. Nie wiem, czy tutaj tak widać, ale czerwone z takim srebrnym obcasem. Do tego torebka. Biała sukienka, taka przewiewna. Tutaj takie właśnie dekolt. Bez dekoltu. Tutaj taki srebrny dodatek.